Europejski Trybunał Obrachunkowy jest określany jako strażnik interesów finansowych każdego obywatela Unii Europejskiej, ponieważ nasze pieniądze przecież stanowią o budżecie Unii Europejskiej i ma do wykonania takie dwa podstawowe zadania wynikające z traktatu. Po pierwsze, musi przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Europejskiej tak zwaną deklarację of assurance, czyli określenie, czy rachunki Unii Europejskiej są prowadzone w sposób właściwy, czy zawierają wszystkie dane, czy są właściwie policzone, i z drugiej strony musi odpowiedzieć na pytanie, czy transakcje leżące u podstaw tych rachunków są legalne i dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. I drugi rodzaj kontroli, który my nazywamy performance, jest to audyt wykonania zadań, i wtedy chcemy iść znacznie dalej. Chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie konkretne efekty zostały osiągnięte z konkretnych wkładów finansowych. I to jest bardzo wielkie wyzwanie stojące nie tylko przed audytem, ale to jest również duże wyzwanie stojące przed architektami określonych ram finansowych, którzy na samym początku powinni określić albo zastanowić się nad celami, które chcemy osiągnąć z tych konkretnych pieniędzy, i nad dalekosiężnymi korzyściami, które osiągniemy po ich wydatkowaniu.